Słuchajcie, dzisiaj krótki filmik z Albanii, część z Girocaster. Przyjechaliśmy tutaj w sumie bardzo spontanicznie, natomiast spotkaliśmy znajomego, już odwracam kamerę. Poznajcie, Eryk Radek z Polski jest, tak, jak słyszycie w tle. Zobaczcie, Albańczycy już go tutaj doskonale znają. Doskonale go tu znają, więc Eryku, po prostu przedstaw się, powiedz, jak trafiłeś do Albanii, co cię urzekło na tej ziemi, dlaczego akurat Girocaster i co tutaj po prostu robisz, czy pracujesz, czym się zajmujesz? Dzień dobry wszystkim, witam z Girocastry. Dzień dobry, Girocaster to jest moje hasło, które możecie usłyszeć praktycznie codziennie na moim Instagramie, girocastra.pl. Mam na imię Eryk i jak już tutaj Piotr powiedział, mieszkam... Robert. Piotr i Paweł, może być dobra, i Robert. Jeszcze raz. Nie, spoko, to. Jest okej. Okay. Dobra. To jeszcze raz. Dzień dobry z... Dobra. To jeszcze raz. Eryk, do Albanii przyjechałem w 2019 roku. Przyjechałem tutaj do pracy, pracowałem wtedy w Sarandzie. I szczerze mówiąc, Saranda mnie nie zauroczyła. Tak jak nas. Tak jak was. Saranda mnie nie zauroczyła tak jak was, wy tam zostaliście. Ale to dobrze. Mnie zauroczyła znowuż Girocastra. Przyjechałem kiedyś do Girocastry z turystami na wycieczkę jednodniową. I miasto, przepiękne stare miasto. To był pierwszy raz. No, człowiek zakochuje się oczami także. Później zacząłem czytać o historii Girocastry. I to chyba jest to, co mnie najbardziej w tym mieście zatrzymało. Historia. W między tak zwanym czasie, jak to się mówi, poznałem moją obecną miłość i to była druga, albo pierwsza chyba najważniejsza rzecz, która mnie tutaj zatrzymała. Albanka. Słucham? Albanka. Jak to się mówi, drwa do lasu nie wozi. A, rozumiem, okej. Okay. Tak? Miłość lokalna oczywiście, miłość super. Lokalna. I tutaj sobie tworzymy razem obecnie związek, ale też pracujemy razem, tworzymy firmę. Możecie mnie znaleźć na Facebooku czy Instagramie właśnie pod tytułem girocastra.pl. Przede wszystkim mnie, bo moja druga połówka jest na backstage'u i zajmuje się kontaktem z lokalnymi Albańczykami. Co wy robicie? Przede wszystkim pokazuję miasto, przede wszystkim pokazuję Girocastrę, oprowadzam wycieczki, jestem lokalnym przewodnikiem, jestem jedynym Polakiem, który mieszka na stałe w Girocastrze i jednocześnie jedynym polskojęzycznym przewodnikiem w tym mieście. Po mieście mam kilka programów, więc dla każdego coś ciekawego się znajdzie. Oczywiście takie must see, jak zamek, czy jak stare miasto, zawsze to obejrzymy. Pokazuję też dla chętnych stare dzielnice, pierwsze dzielnice z XVI, z XVII wieku, tam gdzie ludzie mieszkają do tej pory tak, jak mieszkali kiedyś. Prowadzę także jedyny na południu Albanii, jedyny, który robi trekkingi. W regionie, który znajduje się za nami, w Lungeri, naprzeciwko Girocastry, tam właśnie chodzimy. Zwiedzamy góry, zwiedzamy wioski, tradycyjna architektura, klasztory z XVII wieku, przyroda, jeziora, lasy. Niesamowicie ciekawa rzecz, szczególnie na początku roku, na wiosnę i na jesień, kiedy nie jest za gorąco, żeby w góry chodzić. Okej, super. Dzięki. W takim razie w opisie filmu na dole znajdziecie adres strony do Eryka i Polacy w Albanii polecają zwiedzanie Girocastry z Erykiem. Do zobaczenia w Girocastrze.